Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam Was na pogadankę. Chciałabym porozmawiać na temat mojej skóry, powiedzieć coś więcej na temat mojej wizyty u lekarza ostatnio i tak po prostu pogadać sobie od serca na temat trądziku i skóry wrażliwej. Powiem Wam, że trochę się stresuję tym tematem, bo tak naprawdę nigdy o tym nie mówiłam, ale myślę, że to jest dobry moment, kiedy już tak oficjalnie zaczęłam jakąś kurację, żeby powiedzieć może choćby jednej osobie, jakaś informacja się przyda. Oczywiście chętnie też przeczytam Wasze komentarze, Wasze przeżycia, Wasze doświadczenia z różnymi, nie wiem, kosmetykami, lekarzami, dlatego że no ja już przeszłam przez wiele i miałam wiele podejść i miałam wiele sprzecznych informacji. I tak, żeby tak nie siedzieć i nic nie robić, to może zrobić sobie jakąś podstawową pielęgnację. Zacznę sobie od nałożenia oleju na włosy. Zaraz sobie też zmyję makijaż, to zobaczycie też jak moja skóra wygląda na dzień dzisiejszy. Ale ogólnie ja ze skórą miałam problemy od lat, od dawna. Ale tak naprawdę nigdy nie znałam przyczyny moich problemów ze skórą. I to nawet, wiecie, nie chodzi nawet o skórę na twarzy, trądzik, ale ogólnie dopiero teraz po latach łączę kropki, że ja mam po prostu skórę wrażliwą wszędzie. Jeżeli nie widzieliście vloga z Warszawy, to tam właśnie byłam u pani doktor Katarzyny Kochańskiej. I miałam u niej właśnie wizytę dermatologiczną i tam była chwila konsultacji, ale chciałabym Wam właśnie coś więcej powiedzieć na temat diagnozy i ogólnie na temat leczenia i ogólnie historii mojej skóry, ale nie wiem nawet od czego zacząć. Jeżeli chodzi o moją skórę, to odkąd pamiętam, to miałam jakieś problemy i odkąd pamiętam, to skóra była wrażliwa. Ale dawniej było tak, że problemy skórne się leczyło takimi bardzo mocnymi preparatami na bazie alkoholów, co tylko i wyłącznie pogarszało sprawę. Albo pasta cynkowa, albo jakiś antybiotyk. Po antybiotyku tam na chwilę przyszło, potem wszystko wróciło. Ja miałam właśnie takie fazy, jeżeli chodzi o moją skórę, że czasem była ok, czasem była dobra, czasem była naprawdę fatalna. I pamiętam, jak zaczęły się moje problemy z cerą, jak byłam już w Wielkiej Brytanii, ja na początku myślałam, że to też, to już później myślałam, że to mogą być hormony. No ale wiecie, tak naprawdę dużo rzeczy się zmienia, dużo rzeczy może mieć wpływ, typu dieta, bo no dobra. Zaczęłam sobie od tego, że poszłam do kosmetologa, do pani kosmetolog i zaczęłyśmy robić kwasy. Nie pamiętam dokładnie, co to był za kwas. Może glikolowy, nie pamiętam, taki zabieg kwasowy. To, jak mnie skóra piekła i paliła, bardzo źle przeżyłam te kwasy. No ale niby to miało być normalne, ale na pewno nie, bo na pewno miałam jakiś później stan zapalny i bardzo długo ta skóra dochodziła do siebie. Więc kwasy sobie odpuściłam, bo coś czułam, że ta pani, u której byłam, też za bardzo nie miała doświadczenia i tak wiecie, no cokolwiek mi chciała tam nałożyć. I wiecie, jaki był mój red flag, którego nie widziałam, tak w sensie... Wiedziałam, nie widziałam, bo byłam głupią, młodą, mówię, że dzień dobry, mam taką cerę, chciałabym spróbować może kwasy. A ona się mnie pyta, a jakiego kwasu byś chciała spróbować? A sobie myślę, no nie wiem za bardzo, jakiego kwasu mogłabym spróbować, bo no bo nie znam się na tym. No to powiedziałam jej, mam taki, taki, taki. No to ja powiedziałam, no to taki, bo ten kojarzyłam. No i źle się to skończyło. No i po tych kwasach stwierdziłam, dobra, ta pani za bardzo się nie zna. Ja mieszkałam wtedy w Walii, gdzie nie miałam dostępu do dobrych lekarzy, do dermatologów i zaufałam jej, ale wiedziałam, że to nie jest dobry pomysł, jak już mi powiedziała, że mam sobie wybrać kwas, no to wiecie, trochę dziwna sytuacja. Byłam oczywiście u lekarza z moim trądzikiem, bo wtedy miałam takie właśnie stany zapalne, duże, mocne, bolące, no i miałam właśnie przepisaną jakąś maść, Maść X. I pamiętam, to był sierpień albo lipiec i co prawda w Wielkiej Brytanii nie ma zbyt dużo, nie ma jakichś wielkich upałów, ale takich maści, tam było też na ulotce napisane, żeby nie przepisywać, wiecie, w ciepłe miesiące. Natomiast ona mi to przepisała, no więc sobie myślę, no przecież ja jestem nikim, nie znam się, będę smarować. No i pani mówi, dobrze, proszę tu smarować, no to smaruję, pali mnie, w ogóle mi się nie poprawia, pogarsza. Dzwonię do lekarza i mówię właśnie do tej pani, że ta maść bardzo mnie podrażnia, strasznie mnie pali skóra i była już calusieńka zaogniona.
No i pani doktor powiedziała, żebym po prostu przez 6 tygodni i tak z niej korzystała, jak po 6 tygodniach się nie polepszy, no to wtedy przestać. Ale słuchajcie, wtedy nie było mowy w ogóle o jakiejkolwiek ochronie typu filtr i jakimś konkretnym na przykład nawilżaniu. Ja pamiętam, mnie tak ta skóra piekła, że ja nie byłam w stanie wytrzymać 6 tygodni, bo to jest tak, że ona powiedziała, spróbuj to przez 6 tygodni, po 6 tygodniach spróbujemy czegoś innego i tak w kółko, i tak w kółko. To nie był dermatolog, tylko taki lekarz ogólny, powiedzmy. Jak od razu w ogóle, to jest ciekawe, jak poszłam do lekarza zapytać się, czy mogłabym poprosić o skierowanie do dermatologa, no to pani doktor mi powiedziała, że najpierw musimy tutaj spróbować wszystkiego, co się da, a jak się nie będzie dało, no to później dermatolog. Potem poszłam do innej pani doktor w angielskiej przychodni, właśnie w Walii, gdzie mieszkałam, i pani doktor akurat była Polką. Mówię, no to pójdę do pani Polki, wiecie, ona na pewno rozwiąże mój problem. I ja się zapytam, czy mogłaby mi pani skierować do dermatologa. Ona już zaczęła śmiać w twarz. W tym kraju do dermatologa to musiałabyś mieć jakiś stan krytyczny. Mówię, okej. No i się poddałam, słuchajcie, tak naprawdę. I ta cera właśnie, to był rok, no nie wiem, 2012, no lata temu, także cały czas to cero był. Teraz tak, ograniczenie nabiału, odstawienie nabiału, odstawienie tego, próbowanie tego, nie jeść ostrego. Słuchajcie, nic tak naprawdę mi nie przynosiło ulgi i ta cera była raz taka, raz sucha, raz tusta. Później byłam właśnie też już, wiecie, będę skakać z tymi wizytami, o których pamiętam. A w ogóle może zrobię sobie demakijaż, słuchajcie. A może bym sobie zrobiła, czekajcie, może bym sobie zrobiła, mam tutaj pojemniczki, może bym sobie, bo przyniosłam sobie rzeczy, walizkę z Polski rozpakowuję i tutaj mam właśnie też produkty od Clinique i mam tutaj koszyk, więc chyba sobie go po prostu fajnie uporządkuję. W związku z nadchodzącą wiosną, nową energią i świeżością będę testować coś nowego i naturalnego. Pokażę wam tutaj produkty marki Clinique. Mam takie szklane pojemniczki, dwa, jeden na waciki, drugi na patyczki. I tutaj zacznę sobie od patyczków, od marki Clinique. I to są z tej serii Naturals Hemp, które są biodegradowalne. I dzisiejszy film powstał przy współpracy z marką Clinique, także bardzo dziękuję. I hasło całej kampanii marki Clinique to jest moc higieny z natury. Także tutaj mam te patyczki, ja sobie część schowam do tego właśnie szklanego pojemnika, a część zostawię sobie tutaj w biurku w tym opakowaniu, bo tutaj sobie zaniosę do łazienki, a tutaj sobie zostawię też przy toaletce, wiecie, do poprawek w makijażu itp. itd. Zawsze się przydadzą. W tej serii mamy właśnie włókna konopne, które działają antybakteryjnie i antyseptycznie. Antyseptycznie, więc są idealne dla takiej skóry jak moja, czyli właśnie skóra, która jest problematyczna, ma trądzik i jest wrażliwa, przede wszystkim wrażliwa. Ja wam powiem, że zauważyłam, że moja wrażliwa skóra nie objawia się tylko wrażliwością tutaj na twarzy, ale również na ciele, czyli na przykład jakieś otarcia czy od ubrań też bardzo muszę zwracać uwagę, może nie bardzo, ale staram się zwracać uwagę na składy, dlatego że moja skóra również czuje, kiedy mam coś, co mnie może drapać, tak samo naszyjniki. Ja na przykład biżuterię w uszach noszę często, natomiast na szyi to jednak staram się ściągać, dlatego że tutaj zawsze, i ja mam też taką skórę reaktywną, że wiecie, jak ja dotknę, to od razu tutaj mi zostaje zaczerwienienie, także ta moja skóra jest straszna. Muszę uważać z bielizną, czy z biustonoszami, czy z majtkami, także u mnie nie wchodzą w grę żadne koronki, nie wchodzą w grę żadne właśnie biustonosze koronkowe i majtki, tylko wszystko musi być właśnie bawełniane, oddychające, bo moja skóra nawet w tamtych, wszędzie tak naprawdę reaguje. I powiem wam, że to jest coś, co mi dopiero powiedziała, co ciekawe, pani ginekolog, gdzie byłam na wizycie w ogóle niezwiązanej z moją cerą, no i właśnie pani mi powiedziała, że ja mam bardzo wrażliwą skórę i muszę tak naprawdę na wszystko uważać. Także dobrze, tutaj sobie już przesypałam trochę tych wacików i zrobię sobie demakijaż. I z tego co widzę, to te waciki, widać tutaj te włókna. Bardzo delikatne, zobaczcie, widać takie włókna.
I teraz tak, właśnie, będę skakać, ale jeżeli chodzi jeszcze o tą moją ostatnią wizytę u pani dermatolog, no to pani dermatolog powiedziała, że muszę używać wacików jednorazowych, bo wiecie, ostatnio były bardzo popularne waciki wielorazowe, albo też takie szmatki wielorazowego użytku do zmywania makijażu. No i niestety, jeżeli ma się taką cerę jak ja, to zaraz przejdzie do tego, jaką mam cerę, no to trzeba uważać i nie można korzystać z takich produktów do codziennego użytku, tylko jednak wszystko musi być jednorazowe. Także waciki jednorazowe, najlepiej właśnie z jakiejś serii delikatnej, a nie wielorazowe takie waciki do prania, bo jednak tych bakterii się nie pozbędziemy w 100%. Nie dopytałam się pani doktor, co jeżeli chodzi o makijaż, czy powinna używać pędza, czy gąbeczki, czy jednak dłoni. No nie zawsze się tej dłoni da użyć. Ale na czym, o czym ja gadałam? Jak właśnie byłam u pani doktor, to mogliście zobaczyć, jak ona przyjechała mi, delikatnie staram się nie trzeć, bo ja też jestem taka, że wiecie, tre, żeby nie podrażniać tak tej cery. Ale tam właśnie momentalnie, jak pani przyjechała wacikiem, to widać było, jaka ta skóra już jest zaczerwieniona. Jeżeli chodzi o moją kurację, to już ją zaczęłam. Nagram wam też osobny film z pielęgnacją cery, takich o konkretnych kosmetykach, które przywiozłam właśnie z Polski. Ja już sobie zmyłam ten makijaż, także możecie zobaczyć moją cerę w pełnej okazałości, ale co do tych wacików, to zauważam, że jedna cera ma taki efekt peelingujący, jest bardziej chropowata, nie jest szorstka, to nie jest tak, jakbyście papierem ściernym ścierały twarz, a z drugiej strony jest gładka i one się nie rozwarstwiają, także to jest super. Więc tutaj już sobie te waciki przygotowałam, więc tutaj mam jedno, tutaj mam drugie. No i teraz się zabiorę za ten koszyczek. Mam jeszcze tutaj zapas wacików, także bardzo się cieszę, będę miała na kilka miesięcy. I tutaj też takie większe, Serii Virgin Cotton. I tutaj, moi drodzy, dostałam również od marki chusteczki mokre do higieny intymnej i mi się świetnie sprawdziły do podróży. Do tego koszyczka będę sobie wkładać podpaski. Uważam, że mało się na ten temat mówi w internecie. Mam wrażenie, że okres to jest taki temat tabu, a w ogóle uważam, że jak fajnie zapakowane, nie powinien być tematem tabu. Także tak wygląda opakowanie, wam też powiem coś na temat mojego okresu, jak już gadamy, także będzie to taka pogadanka, wiecie, o wszystkim. Ja chyba sobie zostawię to w tej folice, także, a może otworzę, czekajcie, żeby zobaczyć. Także tutaj mamy podpaski higieniczne i mam też wkładki. Również są z tej serii Naturals Hemp, więc też będą super dla osób, które mają skórę wrażliwą, bo tak jak mówiłam wam wcześniej, to, że tu jest skóra wrażliwa, to bardzo prawdopodobnie wszędzie indziej skóra wrażliwa jest też. I ja wam powiem, że jeżeli właśnie chodzi o podpaski, no to też zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie te podpaski, nie będę tutaj mówić innych marek, ale zdarzały się właśnie takie sytuacje, gdzie te podpaski naprawdę mocno podrażniały. Też przez dłuższą chwilę, i pamiętajcie, że jest bardzo dużo chemikaliów też używanych do produkcji takich produktów, niestety, ale z tego co wiem, to pampersy dla dzieci też jest z tym problem. Ja próbowałam kubeczek menstruacyjny, ale niestety mnie się to nie sprawdziło i podpaski są jak dla mnie najlepsze, najbezpieczniejsze. Także tutaj mamy redukcję poziomu bakterii. Jeżeli macie problemy właśnie z podrażnieniami podczas okresu, podczas kobiecych dni, to spróbujcie sobie właśnie tej serii z Clinic. Tu jest też napisane, że 5 razy mniej wody jest użyte do uprawy, są w 100% biodegradowalne i naturalne. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie tylko dla osób, które mają skórę wrażliwą, ale ogólnie. Także tutaj sobie tak to układam. No i tutaj mam wkładki, takie bardzo cieniutkie, z tej samej serii również będą idealne dla skóry wrażliwej i delikatnej. Wiecie, warto mieć zawsze w torebce. Sobie chyba schowam jednak do pudełka. Oczywiście są testowane dermatologicznie i ginekologicznie, tak żeby były zdrowe dla naszego organizmu. Także ja sobie tutaj już ładnie poukładałam. Proszę bardzo. Zanoszę jeszcze tutaj te rzeczy też do łazienki. Proszę bardzo. Wszystko ładnie wygląda. Także bardzo dziękuję marce Clinic za sponsorowanie tego odcinka. I teraz przechodzimy dalej. Jeszcze chciałabym tutaj dodać gdzieś w tym filmie, że
spotkałam się z przykrymi komentarzami na temat cery. No bo to, że się spotykamy z komentarzami, jeżeli chodzi o nasz wygląd, no to nikogo nie szokuje, czy ktoś działa w internecie, czy nie, no są komentarze na temat tego, jak wyglądamy, tu już nawet nie mówię nawet koniecznie o sylwetce, ale oczywiście to jest najczęstsze, jeszcze mi jako osobie na internecie też często zdarza się zostać ofiarą takiego ataku. Ale wiecie, też takie komentarze typu, może by się w końcu umyła, to by ci ten trądzik zszedł, a może byś przestała żreć, to byś miała ładną cerę. Naprawdę takie krzywdzące komentarze. I wiem, że na pewno nie jedna z was, nie jeden z was też się z takimi komentarzami spotykał, czy od rodziny, czy od znajomych. Także naprawdę takie słowa mogą krzywdzić i czasem nie mamy na to wpływu, na to jak wyglądamy, czasem nie mamy wpływu na nasz trądzik, nie mamy wpływu też czasem na inne czynniki jak wyglądamy, czy nasze włosy nie są zbyt gęste, czy nasza figura nie jest zbyt idealna, nie zawsze mamy na to wpływ. W pewnym momencie, to już przeskoczymy sobie kilka lat, kiedy to było? Na pewno przed pandemią, może 2017-18 stwierdziłam, dobra, znowu miałam te problemy z tą cerą. Postanowiłam specjalnie przylecieć do Polski, do pani doktor, dermatolog w Tarnowie, żeby przebadała moją skórę, bo już w tym momencie wyglądała bardzo źle. Ja pamiętam, poszłam na badania prywatne, wybadałam się, sprawdziłam, czy nie mam helikobakteru, czy nie mam nużyńca, czyli takie właśnie to są, czyli to są takie pasożyty, które mogą być odpowiedzialne za trądzik. Wydałam kupę kasy na te badania, wzięłam wszystkie moje produkty, do mycia twarzy, tam do pielęgnacji. No i właśnie to nie przyszło, no otwiera pani drzwi. Ja tutaj absolutnie nie chcę mówić, że wszyscy lekarze są źli i beznadziejni, się nie znają, ale ja akurat na taką panią trafiłam, a szkoda, bo specjalnie leciałam do Polski. No i pani, jaki ma pani problem? Mówię, no to tutaj twarz, wiecie, zdenerwowana, taka przejęta. Przyniosłam, tutaj są moje wyniki, wiecie, te wyniki były na kilku kartkach A4, a tej pani podejście było takie, tak patrzyła na te, nawet nie czytała tych wyników, tylko a się pani wybadała od stóp do głów. Ja byłam w takim szoku, jestem myślą, że nie wiem, czy to jest źle, czy to jest dobrze, nic nie powiedziała, tylko taki komentarz. Ja powiedziałam, no bo próbuję znaleźć rozwiązanie z moim trudzikiem, może coś jest we krwi, wiecie o co chodzi. No i ogląda, tak bierze krem, tak ogląda ten krem, nie patrzy na skład, ogląda, odkłada, bierze drugą rzecz, patrzy, odkłada, mówi: ja pani nie pomogę, proszę wybrać się do lekarza medycyny estetycznej. Mówię, OMG. Okej, okay, no ale co miałam zrobić? No okej, okay, no myślałam, że bardziej dermatolog się zajmuje problemami skórnymi niż lekarz medycyny estetycznej, ale lekarz medycyny estetycznej też. No ale dobra, no przykro mi się zrobiło, no bo dosłownie nic mi nie powiedziała. Skrytykowała mnie za to, że się wybadałam. No już było późno, to była dość późna wizyta, 19. Może się nie chciało, nie wiem, nie będę jej tłumaczyć, ale to była taka wizyta trochę fail. I słuchajcie, później kolejna moja styczność z kimś, takim profesjonalnym, gdzie mi przyniosło rezultaty, to była konsultacja z Cosibello. Pamiętacie, to było przed moim ślubem. Miałam konsultację z Cosibello, miałam wtedy współpracę z Cosibello, gdzie wysłałam do pani kosmetolog zdjęcia mojej cery, wysłałam wszystkie moje kosmetyki, których używam, opis i na tej podstawie ona mi miała zmienić pielęgnację. I ja wtedy miałam właśnie takie gule, stany zapalne i to był mój główny problem, czyli ja chciałam się pozbyć stanów zapalnych. Jak wcześniej byłam jakiś dermatologów, to jeden mi mówił, że mam tłustą cerę, drugi mówił, że mam mieszczaną, inny mi mówił, że sucha, tylko odwodniona, wiecie, no każdy mówi co innego. No ale jeżeli chodzi o tą Cosibello, to ja pamiętam, że okazało się, że ja za dużo składników aktywnych używałam na skórę i że moja skóra po prostu nie dawała sobie rady i powstawały stany zapalne. Używałam bardzo, wiecie, mocnego żelu,
który też nie nadaje się do użytku przy mojej cerze codziennego i dwa razy dziennie. Także okazało się, że w mojej pielęgnacji było po prostu wszystko i moja skóra już po prostu nie dawała rady. Bo ja i tutaj i retinol, i witamina C, i ceramidy, i to, i tamto. I właśnie dużo zapachów też, jakieś naturalne kosmetyki. Więc wtedy pani kosmetolog powiedziała, robimy czystkę, nie używasz takiego mocnego żelu, tym bardziej dwa razy dziennie, nie używasz, odpuszczasz sobie witaminę C, musi wkroczyć tutaj filtr, musi wkroczyć nawilżenie, musi tutaj łagodzenie. No i pamiętacie ten koreański krem, ja już mam chyba z 5 opakowań, to on wtedy mi się bardzo sprawdził, fajnie też filtr z Paula's Choice. I ta pielęgnacja, którą miałam od pani kosmetolog, rzeczywiście mi pomogła na te stany zapalne, które miałam właśnie na twarzy. Więc tutaj stanów zapalnych, takich wielu, się pozbyłam tą pielęgnacją. No bo zaczęłam zwracać uwagę, żeby rzeczywiście nie było tych, żeby rzeczywiście nie było tych zapachów, ale cały czas później coś z tą cerą było nie tak. Ona przede wszystkim się bardzo zaczerwieniała, bardzo wychodziły mi takie krostki właśnie podskórne. Ja wam w ogóle wrzucę, jak wyglądała moja cera na drugi dzień po spotkaniu z dermatologiem ostatnio, więc od czego tak jakby zaczynam. Więc widzicie, moja cera, a jak oglądacie moje filmy, to też wiecie, że moja cera po prostu czerwona, reaktywna. Muszę bardzo uważać z kosmetykami, bo ona zaraz szybko reaguje. Szybko się zapycha. Ja właśnie nie wiedziałam, o co z tym chodzi. I wy mi właśnie napisałyście, że to może być trądzik różowaty. No i ja się potem konsultowałam z taką też kosmetolog online i się zapytałam, czy to może być trądzik różowaty. Nie, to jest po prostu cera wrażliwa. W sensie, no nie, no ja już po prostu nie wytrzymam. Nie wytrzymam. I może to nie jest jakiś straszny problem, bo wiecie, ja rozumiem, że trądzik może być gorszy, może być bardziej zaogniony, może być bardziej bolący, ale tutaj chodzi po pierwsze o taki mój komfort, ponieważ chciałabym chodzić bez makijażu, po drugie chodzi też o to, że ja chciałabym się dowiedzieć, co jest tego przyczyną. Ja też myślałam, że to są hormony, bo ja też zmagam się od lat z hormonami i hormony mam już, powiedzmy, jestem w trakcie układania tych hormonów, więc to nie hormony, to nie dieta, no coś tam musiało być. Przyczyny mogą być różne, naprawdę przeróżne. Koniec końców stwierdziłam, że pamiętam, jak z Anią Fokusowaną nagrywałam, to się śmiałam, że już mu chciałam myśleć, wiecie, o zabiegach odmładzających, a nie myślenie o trądziku, że to już, wiecie, ja już mam 32 lata i po prostu chciałabym się tego pozbyć. I tak naprawdę zabukowałam bilet do Warszawy i wiedziałam, że Karolina wyleczyła trądzik. Ja do Karoliny napisałam: Karolina, proszę, jestem w Wawie, daj mi namiar do swojej pani doktor, jedźmy do niej, ja bym strasznie chciała konsultację, żebyśmy się właśnie, żebym się dowiedziała, o co chodzi z tą cerą, bo ja chcę być zadowolona z tej cery, chcę chodzić bez makijażu, nie chcę czuć. To też nie jest tak, że ja mam jakiś kompleks na punkcie tej cery, no ale jednak zabiera mi to trochę pewności siebie. Nie będę was oszukiwać, chciałabym, żeby moja cera była ładna, gładka i nie paląca na przykład. Żebym nie musiała się zastanawiać, czy jak tego użyję, to mnie będzie paliła twarz, czy jak czegoś zrobię, to no wiecie, o co chodzi. No chciałabym się po prostu tego pozbyć. Wiem, że to nie są hormony, wiem, że to nie jest to, więc co to może być? No i udało mi się skorzystać z wizyty u pani doktor w klinice Estelle. To widzieliście właśnie Karolina na Instagramie. I ja byłam przygotowana, że dużo osób... Ja byłam przygotowana, że pani mi powie, że to jest coś niemożliwego, że tego się nie da wyleczyć. Ona na mnie spojrzała. No i tam właśnie mówi, że no jest to rzeczywiście trądzik różowaty, bo ja tam powiedziałam, że moi widzowie mi pisali. Ale słuchajcie, oprócz trądzika różowatego, ja mam przede wszystkim skórę bardzo wrażliwą, naczynkową, jest rumień, ale ta skóra jest też łojotokowa. Teraz nie pamiętam, nie chcę was kłamać, ona mi powiedziała, że mam łojotokowe zapalenie skóry, czy po prostu łojotok, ale że ta skóra się za bardzo przetłuszcza. A to jest właśnie coś taki, a jest z reguły tak, że jak ktoś ma właśnie trądzik, skórę tłustą, to raczej to nie jest skóra wrażliwa, a może być wrażliwa, więc u mnie to wyszło, że to jest combo, że nie dość, że jest to trądzik różowaty, bo każdą rzecz też się leczy troszeczkę inaczej, więc na przykład dowiedziałam się, że powinnam iść na laser, na zamykanie naczynek.
Ja gadałam ostatnio z Karolą z kanału Brave. Karolcia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No ona właśnie mówiła, że właśnie zamykanie naczynek. Tylko tak, ja najpierw się muszę pozbyć tego łojotoku, wyleczyć tą skórę, żeby się tak nie przetłuszczała, a dopiero później zacząć działać laserem. Więc jeżeli macie skórę naczynkową, to podobno najlepiej te naczynka sobie pozamykać laserem. Więc na pewno ten laser mi będzie kiedyś czekał. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego etapu. Ale zanim to, no to oczywiście leki, w sensie maści, leki, rzeczy na receptę. Nie mogę wam powiedzieć, co dostałam na receptę, dlatego że nie można na YouTubie promować takich rzeczy, więc mogę wam powiedzieć, że dostałam jakieś tam rzeczy na receptę. I oczywiście nawilżanie i muszę sobie jak na razie odpuścić, odsuwam pielęgnację, której używałam do tej pory, odsuwam wszystkie właśnie produkty, też jakieś miałam ze składnikami aktywnymi, nie tyle co kiedyś, ale jednak miałam, no i muszę się słuchać zaleceń lekarza. Mam kontrolę za parę miesięcy, w czerwcu, także zobaczymy. Powinnam zobaczyć już jakąś różnicę po około 4 tygodniach, ale ja wam powiem, że dobra, mija około tydzień i już lekką poprawę zaczynam widzieć, ale lekką. Powiem wam, że jestem podekscytowana. Nie chciałabym tutaj, jedna osoba napisała, żebym nie reklamowała pani doktor, bo jeszcze nie skończyłam kuracji w ogóle i nie mam zamiaru tylko na przykład mówić, że a jeszcze na pewno was wyleczy, tylko naprawdę podejście i wiedza tej pani zrobiły na mnie duże, duże wrażenie, bo poczułam się wysłuchana, odpowiedziano na moje wszystkie pytania. Nie zadam wszystkich, bo zapomniałam o tą gąbeczkę, ale właśnie takie rzeczy jak właśnie te waciki, czy w ogóle mój problem to jest też dotykanie twarzy. Ja bardzo dużo dotykam twarz dłońmi, także muszę na to też uważać. Jeżeli chodzi o trądzik różowaty, no to jest trądzik, który się często pojawia po 30 roku życia. Trzeba uważać na zmiany temperatur, czyli jak w zimie właśnie się grzeje mocno kloryfery, później się wychodzi na zewnątrz, chodzenie, bieganie na mrozie, wchodzenie do sauny. Ja ogólnie saunę nienawidzę, ale właśnie jak ktoś ma cerę naczynkową, tam trądzik różowaty, to też są rzeczy, których trzeba unikać. Ja do końca też o tych rzeczach nie wiedziałam, także naprawdę dużo rzeczy się dowiedziałam i no, oficjalnie zaczynam walkę z tą cerą, chociaż i tak, i w ogóle ja się tak śmiałam, bo ja mówię, ja dzisiaj mam piękną cerę, ja w ogóle nie mam stanów zapalnych, bo mi chodziło o to, że stany zapalne to takie wielkie gule. A pani doktor mówi, ale twoja cała twarz to jest stan zapalny. Ja byłam po prostu w szoku, tylko że to były takie małe, wiecie. Może w tym filmie ominęłam jakieś wizyty, które miałam, ale mój mózg się starał je wyprzeć. Także koniec końców, na czym stoję dzisiaj? Dzisiaj stoimy na tym, że mam kurację, będę słuchała się zaleceń pani doktor. Nie wiem, ile będzie trwało leczenie, czy to będzie pół roku, czy to będzie rok. Czy będę robić lasery chciałabym zrobić, gdzie robić te lasery? No za bardzo do Warszawy to mi się nie kalkuluje latać na te lasery, chyba że byłyby co pół roku, więc będę musiała znaleźć tutaj kogoś może, kto takie lasery robi, ale to jest najmniejszy problem, bo to, że ta naczynkowa cera jest, no to jest dla mnie najmniejszy problem, chciałabym się pozbyć właśnie tych krostek. Jak nałożę podkład, to wygląda ok, ale tam jak jest też, wiecie, pod słońce, no to widać, że ta skóra nie jest taka równa, no. Nie oczekuję, że będę porcelanową laleczką, ale chciałabym się tego pozbyć, bo to jest naprawdę problematyczne i po prostu czasem bolące. Więc tak, jeżeli ktoś miał problem ze zdiagnozowaniem siebie i z cerą, no to może rzeczywiście jest to ten trądzik różowaty, może wy też macie, bo nam trądzik się kojarzy głównie z tymi wielkimi stanami zapalnymi, a nie po prostu z zaczerwieniami, z rumieniem. Także u mnie takie combo, trzeba się pozbyć tej tłustości, trzeba się pozbyć tych krost stanów zapalnych, trzeba się pozbyć tych popękanych podobno naczynek, ja tego nie widzę, ale ja się nie znam. Także życzcie mi powodzenia, słuchajcie dziewczyny, dbajmy o siebie, badajmy się ginekologicznie, endokrynologicznie. Powiem wam, że bardzo dużo wydałam pieniędzy podczas pobytu w Polsce i na leki, i na dentystę, bo byłam też u dentysty, w ogóle okazało się, że mam pęknięty korzeń w zębie, ja mam ramen. I będę musiała go wyrywać i prawdopodobnie implant, także świetnie. Ale wiecie co? Te pieniądze byśmy wydali tak na coś innego, a to jednak jest inwestycja w siebie.
Także mam nadzieję, że wszystko mi się to opłaci, popłaci. I za parę tygodni, za parę miesięcy będę mogła przyjść do Was z jakimś update'em mojej cery. Jak na razie wygląda tak, jak widzieliście na tym klipie. Piszcie proszę swoje historie. Jeżeli macie do polecenia, nie możecie polecać leków, nie możecie mi polecać maści ani takich rzeczy, ale jeżeli macie do polecenia na przykład jakiegoś fajnego lekarza, może nie mi, ale dziewczynom, jeżeli macie trądzik różowaty, jeżeli macie też jakiś rumień czy skórę właśnie naczynkową, jak sobie z tym radzicie, czy sobie nie radzicie, jak macie jakieś lekarze, których polecacie w waszym mieście, to myślę, że to też może być pomocne. Także wszystkie dziewczyny z problemami skórnymi, łączę się z wami, jesteśmy w tym razem. Bardzo dziękuję Marce Klinik, która była sponsorem tego odcinka, która też dba o nas kobiety, o nasze dobro i o naszą skórę. I widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaczki!